Witajcie w kolejnym odcinku o pompie ciepła spod samyżki Tatr, czyli Coton Air Adapt. Jest ze mną Mikołaj. Cześć Mikołaj. Cześć, witamy się. Mikołaj już znacie na pewno, bo to już jest któryś z kolei odcinek u nas na kanale. I dzisiaj nie bez powodu pompa nie ma na sobie obudowy, no bo porozmawiamy sobie o tym, jak jest zbudowana w środku, czym się wyróżnia. No i dlaczego tak, a nie inaczej. Dobrze. To od czego zaczynamy? Od góry czy od dołu? Zacznijmy może od góry, tak będzie nam pewnie wygodniej. No to tak, dla wygody, no to obudowa na zatrzaskach, podnosimy i tak, wykorzystujemy. Pierwszą rzecz, którą widzicie. Ja trzymam, a ty otwórzmy tak, cyk, podkładamy oparte elegancko. Nie trzeba tutaj, jak w samochodzie, maski podpierać, tylko jest wygodnie. Pompa ciepła tutaj od góry, jednostka zewnętrzna. Co tu mamy? Elementy elektryczne i elektroniczne. Tak. Ja po kolei przelecę, czyli tak. Tutaj mamy miejsce, gdzie instalator wpina przewody elektryczne, kabel pięciożyłowy, siłowy i kabel komunikacyjny. Bardzo prosta instalacja. Jeden przewód, drugi przewód, już mamy skomunikowane opisy. To wszystko tu jest. Numer seryjny pompy. Informacja na temat wygrzewania oleju, bezpieczniki nadprądowe, zabezpieczenie dla jednostki zewnętrznej. Tak. Potem szereg kabli komunikacyjnych, które nas nie interesują, po prostu komunikują poszczególne podzespoły pompy ciepła ze sobą. Następnie w kolejnej sekcji mamy sterownik układu chłodniczego, on jest pod taką obudową, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. To jest komputer odpowiadający za sterowanie chłodnictwem w pompie ciepła, układem chłodniczym, czyli sprężarką, zaworem rozprężnym, ale także i wentylatorem on steruje, czujniki, opomiarowanie, to wszystko ten komputer załatwia. Potem są takie duże elementy, to są dławiki, to są elementy elektryczne służące do odfiltrowywania zakłóceń elektromagnetycznych, które by mogły być generowane przez kolejny element, którym jest falownik, inwerter, czyli układ elektryczno-elektroniczny, który po prostu pozwala na precyzyjne sterowanie obrotami kompresora. No i dzięki temu właśnie od tej nazwy jakby tego urządzenia, pompy inwerterowe nabrały nazwę, czyli takowe, które umieją zmieniać obroty sprężarki, zmieniać swoją wydajność. Tak, poprawnie jeśli się mylę, ale w większości pomp, dławików, przynajmniej w takiej wielkości, nie znajdziemy. To prawda, jest to rzadko spotykana rzecz, może rzadko, może coś źle powiedziałem, nie zawsze, o może tak trzeba powiedzieć. Falownik, czyli ten układ, który jest przy tobie, on potrafi generować rozmaite zakłócenia elektromagnetyczne. No, taka specyfika jest tych urządzeń. Stąd te dławiki skutecznie je wyfiltrowują. Natomiast w urządzeniach budżetowych możemy nie spotkać takiego rozwiązania i z tego tytułu mogą pojawiać się problemy na sieci elektroenergetycznej w budynku. Tak ja to rozumiem, jako akurat jestem laikiem w kwestiach elektrycznych, ale na tyle, na ile to rozumiem, na ile też wiedzy mam na ten temat, no to tak się to zachowuje i po tym niektórzy rozróżniają, czy produkt jest jakościowy, czy nie, że w tych jakościowych te dławiki są, a w tych niejakościowych ich nie ma. Dobra, mówiliśmy, że jest falownik, ale nie powiedzieliśmy jaki, bo jest to pierwszy element Copelanda, który mamy w pompie Coton Air Adapt. No, patrząc od góry pierwszy, tak. Patrząc od góry pierwszy. Falownik firmy Copeland, dedykowany do tych sprężarek nowoczesnych, które są w tych pompach. To jest taki układ podwójny, sprężarka, falownik, ale to jest tak naprawdę jedność. Jedno bez drugiego nie ma sensu. I to jest falownik, który zapewnia płynną regulację. W ogóle regulację obrotami sprężarki. O płynności tej regulacji też oczywiście on tutaj bierze udział. Dzięki niemu zmieniamy obroty kompresora. Okej, bo są na rynku pompy ciepła, które tak płynnie się regulować nie potrafią. To prawda, są tak zwane inwertery, jak to niektórzy mówią, branżyści, inwertery z nazwy. Nie? Czyli sprężarka ma możliwość regulacji. Ale bardziej takie stopnie. Ale takie albo stopnie, albo takie nie do końca, takie tempawa ta regulacja jest taka, nie wiemy za bardzo, czy ona się zachowuje poprawnie, czy nie. To wynika z różnych cech algorytmu sterowania.
możliwości samego sprzętu, bo jeżeli on nie ma takiego zakresu regulacji, to on może nie umieć po prostu inaczej. Mhm. No ale to właśnie ogólnie im bardziej jakościowa pompa ciepła, tym to bardziej wyrafinowane wszystko ma być i tym ten, ten zakres modulacji ma być szerszy, a szybkość działania algorytmu ma być odpowiednia. To nie znaczy, że odpowiednia to najszybszy, jaki musi być, bo on też się musi cechować pewną taką elegancką gładkością pracy. No i tutaj to jest zapewnione. Dobra, i tu wszystko mamy to zamknięte pod klapą na górnej. Możemy obrowie. Zamykać w sumie. Dobra, nie? To jeszcze tak. Czyli tak, klapeczkę zamykamy, żeby tutaj to wszystko mechanicznie zabezpieczyć. Mamy tu śrubki do wkręcenia, będziemy teraz tak, wkręcać. Tak, tu są śrubeczki, które wkręcamy, żeby to nie podniósł nikt tego. Tutaj no mamy potem od góry, co to jest? To obudowa jest zewnętrzna i izolacja kauczukowa pokryta ekranem odbłyśnikowym. Ona pełni dwie funkcje. Raz, że jest to funkcja ochrony przed warunkami zewnętrznymi, czyli izolacja termiczna. Tak. Jest to swego rodzaju, można powiedzieć, też izolacja akustyczna do góry i ma no i folia ekranowa, która promieniowanie cieplne w stanie jest odbijać i tworzyć tak zwany efekt cieplarniany w pompie, tak? Można by tak było powiedzieć. No i zamykamy i na zatrzasku, cyk, tak. Bez udziału narzędzi możemy to po prostu otworzyć i tylko śrubokręt gwiazdkowy nam jest potrzebny. Bardzo prosta rzecz. Zanim przejdziemy do twojej części, to zróbmy to może, co jest tutaj bliżej mnie. Mamy, jak wy to nazywacie, tak jak mówiłeś w poprzednich filmach, grill. Tak, mamy taki ładny, zdobiony, stylizowany, luźno na góralski styl. Styl, tak. Grill, cienkie druciki, można powiedzieć, cienkie, to jest po prostu blacha odpowiednio wytłoczona. Cienkie te kształty te metalowe, one powodują, że przepływ powietrza jest blokowany tylko w minimalnym stopniu. Tak. Widzimy w niektórych pompach ciepła, że są bardzo zasłonięte te wentylatory, tak. Nie widać ich. No, jednym powodem jest akustyka, ale przez to, że zakrywają, to ten przepływ, tak. Znaczy to też jest zaprojektowane odpowiednio, ale ogólnie może być w jakiś sposób ograniczony. Tutaj akustyka jest tak doskonała, że właśnie my to chcemy odsłonić, żeby to było swobodne. Im bardziej swobodne, tym wentylator mniej prądu pobiera, żeby daną ilość powietrza przetłoczyć, więc to jest znowu kolejny element ekonomii. Wentylator, kolejna znana marka, Zeil Abeg. I te skrzydła wentylatora. To są te właśnie sowie pióra. Tak, a tu konstrukcja jest dość ciekawa, bo tak, łopaty wentylatora to są te sowe pióra, ich tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Natomiast tu są jeszcze takie elementy skośne kolejne, stałe, nieruchome, ale wyprofilowane odpowiednio, to są kierownice. Czyli powietrze wychodzące z wentylatora jest kierowane frontalnie. Te kierownice zwiększają sprawność tego układu, bo powietrze nie bije po ściankach, tam gdzieś po bokach, nie odbija się i tak dalej, tylko jest ładnie wyprowadzane płynnie z komory z prężowej wentylatora i w tym momencie to też wpływa na akustykę, bo to powietrze nie odbija się gdzieś tam, tylko płynnie przechodzi prosto. No więc taka konstrukcja wyrafinowana i korpus wentylatora też jest plastikowy, to jest monolit, przez co jakby wyważenie, sposób, doskonałość złożenia elementu ruchomego z nieruchomym, z korpusem jest maksymalna. No i właśnie dzięki temu to rozwiązanie broni się jakością i kulturą pracy. Jak mówimy już o materiałach, to z czego jest obudowa? I czy we wszystkich wersjach kolorystycznych, bo mamy trzy, jest taki sam materiał, czy czymś się od siebie różnią? Obudowa ogólnie pomp ciepła jest wykonana z blachy 0,7 mm. To jest po prostu taka blacha jak na dachu, na dachu domu. No dlaczego taka? No ma być odporna na warunki zewnętrzne. To jak na chałupie wytrzyma tam odpowiednio długo, dziesiątki lat, no to ta obudowa też ma tyle wytrzymać. Wersja ta drewniana jest pokryta, ta blacha, taką
jakby zespolona jest taka okleina, ale to nie jest taka okleina, ja jej paznokciem nie umiem zdrapać, to ona jest jakoś zgrzana specjalnie, natomiast wersja ta czarna, o której mówiliśmy, jest tak, że pompa jest blaszana, a na tą blachę jeszcze jest nałożona jedna obudowa właśnie taka, żeby boki były jako szczotkowane aluminium, a przód taki gładki z tworzywa, więc... Tak, to jest ten czarny. Tak, to ta czarna de facto ma dwie obudowy, wewnętrzną i zewnętrzną, z tego ta wewnętrzna też jest oczywiście blaszana. No ma to chronić przed atmosferycznymi warunkami, wiatry, śniegi, wilgoci i tak dalej, natomiast oczywiście estetyka musi być też maksymalna. No i teraz płynnie wygląda ta pompa inaczej niż większość azjatyckich pomp, nie tylko mówię o chińskich, ale japońskich, koreańskich. Mianowicie mamy z boku w zasadzie, czego nie mamy, parownika. Parownik ma kształt prostokąta i jest tylko i wyłącznie z tyłu urządzenia. Nie jest on po prostu tak zakrzywiony. Dlaczego? No dlatego, że zakrzywione parowniki mogą być problematyczne w urządzeniach ze względu na to, że powietrze przez nie, nie przepływa równomiernie. Druga sprawa, dla których zagina się parowniki, no to wielkość urządzenia. Pewnie jest tak, że nasze urządzenia, ponieważ są głównie do domów jednorodzinnych, podwórka i tak dalej, otoczenie budynku jest przestrzenne, to my nie musimy iść na takie kompromisy technika, a wielkość urządzenia. My możemy sobie pozwolić na większe z tytułu tego, żeby to lepiej pracowało. Natomiast to nie jest tak, że zagięty parownik jest zły. Ale no takie rozwiązanie, bo jeżeli będzie pompa ciepła, ta mała kołtonoska 8 kW, to prawdopodobnie tam też może spotkamy się z parownikiem zagiętym. Ale to jest mała pompa. Ale to jest mała pompa. A w większej pompie już nie chcemy tak robić. Dlatego, dlatego to nie chodzi o to, że to jest złe rozwiązanie, tylko inne po prostu i bardziej wymaga uwagi inżynierskiej ten zagięty niż ten prosty, żeby to doskonale zrobić. Więc trudności projektowe są większe. Tak. I sam parownik jest czeskiej produkcji. Powiedz mi, to jest pewnie trzyrzędowy parownik. Czy nie wiesz tego? Jakbyś zabij mnie, nie pamiętam, ile parownik ma rzędów. Dobra. Nie powiem ci, no, bo to, nie pamiętam. To nieistotne. W każdym razie jest dosyć gruby. No, jego grubość to jest około, myślę, 10 cm. 10 cm, okej. Okay. Więc faktycznie no, chodzi o to, żeby ta droga powietrza była odpowiednia ze względu na to, żeby oddało to ciepło, które niesie ze sobą. Lamele są od siebie oddalone? Około 3 mm odległość lameli wymiennika, dlatego żeby fronty szronu, który pojawiać się może w temperaturach ujemnych, nie stykały się ze sobą odpowiednio szybko, bo im szybciej się stykną, tym gorzej dla wydajności i czyli tym częściej żeby będzie defrost. Czas. Jeżeli powiedzmy mamy urządzenia, w których odległości między lamelami są milimetr, półtora, a tutaj mamy 3 mm, no to przy jakiejś szybkości narastania lodu ten defrost będzie zachodził powiedzmy dwa razy rzadziej, co jest cenne. Ten parownik, generalnie no, czynnik chłodniczy jest pod nim równomiernie rozprowadzany. Dzięki dystrybutorowi odpowiednim, tak. Tak, to widać tam, będziecie Państwo widzieć w międzyczasie przebitki, ile rurek jest doprowadzonych do tego, takich cieniutkich rureczek, ile jest doprowadzonych do tego parownika. W pompach chińskich często jest to 5-6 rurek. Tutaj jest tego dużo, dużo, po prostu więcej. W poprzednim filmie wspominałeś coś też o podgrzewanym... Dolna sekcja podgrzewana. Dolna sekcja podgrzewana w parownikach. To jest sam dół. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy już stopiliśmy lód na parowniku, on spływa w postaci kropel wody na dół. To mogą być takie niekorzystne warunki na zewnątrz, że z powrotem ta wilgoć, zanim spłynie na tacę ociekową, zacznie zamarzać. No i teraz to byłaby krytyczna sytuacja, ponieważ kilka defrostów i zalodziłby się cały parownik, zatkałaby się pompa ciepła i przestała pracować. Takie rozwiązanie powoduje, że nie ma tego ryzyka, bo nawet jeżeli zacznie zamarzać na samym dole, no to w sumie nie zacznie, bo to ciepło, które tam jest na tym wymienniku, stopi
ten szron i doprowadzi do całkowitego osuszenia powierzchni wymiany ciepła. No i to zwiększa sprawność całego układu w tych warunkach, kiedy jest wysoka wilgotność i temperatura poniżej zera, czyli zazwyczaj to jest najbardziej newralgiczne między powiedzmy 0 a minus 7 stopni, kiedy wilgotność powietrza jest ogromna, temperatury są już niskie i, no i to szronienie jest intensywne. Tak, pod parownikiem mamy jeszcze tacę ociekową z nierdzewki, mamy grzałkę tacy ociekowej i mamy odprowadzenie skroplin w jednym miejscu. Jest jedna dziurka, prawda? Czy... Dziurka tam jest jedna, FI32 na taką klasyczną rurkę białą, odpływową. Wbudowane to jest przede wszystkim i algorytm sterujący grzałką zwraca uwagę na to, czy jest temperatura zewnętrzna ujemna, czy dodatnia i włącza grzałkę naprawdę tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. No i, no i jest to zabudowane w konstrukcję, więc nie ma potrzeby doposażania pompy ciepła w takowe elementy. To niektórych instalatorów zaskakuje, którzy nie mieli do czynienia z tym produktem, ponieważ jest to dla nich no, dość specyficzne, rzadko spotykane, ciekawe rozwiązanie. A są producenci, i to naprawdę potężni producenci, bardzo znani, bardzo uznawani, którzy no, tacy ociekowej ani grzałki w standardzie nie dają. A dlaczego? Ja mam na tą teorię, nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale mam taką teorię, że jeżeli pompę ciepła wymyślam na klimat monsunowy, tak to nazwijmy, to po co ja mam mieć tacę ociekową, skoro z tej pompy ciepła nie będzie mi się za bardzo kapało, bo ja potrzebuję jej używać w temperaturach powyżej zera. No tak. Nie będę miał defrostów, może albo będą bardzo sporadyczne. A u nas pompy ciepła głównie używamy poniżej zera, czy w temperaturach około zerowych, jeszcze przy potężnych wilgotnościach powietrza. Więc to jest taka moja teoria na to, dlaczego te konstrukcje się różnią. No i teraz warto nad tym się zastanowić, czy aby to nie jest tak, że to jest przeznaczone, że niektóre produkty są przeznaczone nie na naszą specyfikę klimatyczną. Ktoś klasyk powiedział, taki mamy klimat. No tak, taki mamy klimat, no to do tego klimatu zastosujmy urządzenia, które do niego są wymyślone, a nie właśnie może do jakichś innych lżejszych warunków temperaturowych. No, tak jak mówię, coś może w tym być. W sumie coś może w tym zastanowić być. To. Dobra, przechodzimy do twojej strony. Tak, idziemy na tą stronę. Obejdę. Idziemy na tą stronę. Od czego zaczniemy? Zaczynamy od czego? Tu mamy wszystko. Zacznijmy od widoku ogólnego, czyli widok ogólny jest taki, że mamy taką komorę, w której znajduje się cały układ chłodniczy, pompy ciepła, no, bez parownika, który jest tam z tyłu. Tak. I zauważcie Państwo, że to wszystko jest doskonale ocieplone. To wszystko jest ocieplone, hermetycznie szczelne. Te ocieplenia pełnią dwojaką funkcję. W przypadku elementów wymiany ciepła, no to ograniczają straty cieplne, zabezpieczają wymiennik wodny przed zamrożeniem też po części. Natomiast w przypadku sprężarki straty cieplne i akustyka. Jeszcze, tak, pomimo że sprężarka ma doskonałą akustykę, jest bardzo cicha, to jeszcze jest takim kożuszkiem otoczona. To jest na rzepy, więc to można odrzepić, zdjąć do serwisu, potem zarzepić i z powrotem założyć. Więc to wszystko tak w ten sposób wygląda. I tu jest ściana grodziowa, ona też jest odpowiednio ocieplona. Tutaj ten tył, to wszystko tutaj dla maksymalnych oszczędności. I znowu uwaga, widziałem kiedyś pompę ciepła z kraju kwitnącej wiśni. Znowu otworzyłem, zobaczyłem i te wszystkie rury były na wierzchu, były nieocieplone. No o czym mi to mówi? Że to nie jest produkt wymyślony na tę część globusa. To tak bym powiedział. No i teraz tak. Sprężarka zabudowana, zarzepiona, ale jaka jest jej cecha? Ona tu ma takie amortyzatorki, więc ona jakby się trzęsła podczas pracy, co jest raczej niemożliwe, bo ona jest tak wyważona doskonale, że właściwie ona stoi w miejscu, ale gdyby delikatne jakieś drgania powstały, ja tutaj ruszam, to one są kompensowane na tych amortyzatorach. Gdyby to nie pomogło, tu jeszcze są jedne amortyzatory pod spodem. Jeszcze jedna. Tu ich nie widzimy, one są tutaj wkręcone, takie vibroizolatory.
Więc jest pytanie, czy można taką pompę ciepła zawiesić na ścianie? Ja zawsze mówię, że można, nawet są do tego specjalne konsole w ofercie i tak dalej. Pytanie, czy warto? A ktoś mówi, no dobrze, a co z drganiami? Nic, nie ma takowych. Nie przenoszone są na budynek. Mhm. Więc, no i wiele pomp wisi i jakoś tam nikt nie narzeka, bo po prostu te drgania nie są przenoszone. Tak, a tu jeszcze jak na stojaku innowacyjnego domu taką pompę stawiamy, to jeszcze jest jedna warstwa wibroizolacji. No, tak, bo jeszcze ona jest na swoich nóżkach, które też są wibroizatorami, jak najbardziej. Mm. Chociaż to już wydaje się właściwie przesadą, ale niech i taka przesada będzie, nic się nie stanie. Jeszcze nie odchodźmy od tematu sprężarki. Nie odchodzimy. Dobra, to jest tak, sprężarka Copelanda, najnowsza sprężarka Copelanda, prawda? Taka najnowsza do propanówek inwerterowych, taką mamy wiedzę, że... Okej, generalnie jest cichsza od poprzedniej generacji. O 10 decybeli. O 10 decybeli. No i teraz jest kilka fajnych cech skroli od Copelanda. Na przykład to, że nie mają grzałki karteru oleju. Powiedz skroli mi, inwerterowych, tak. Tak. I nie. Powiedz mi, w jaki sposób to jest realizowane? No bo przecież nie możemy pozwolić sprężarce, żeby ten olej był zimny. Tak, to prawda. Jest to realizowane w taki sposób, że uzwojenie silnika w kompresorze, ono znajduje się w tej części dolnej, ono samo może być, to uzwojenie wykorzystane przez inwerter wysterowane jako grzałka. Czyli same uzwojenia silnika podgrzewają korpus sprężarki od wewnątrz. A nie od zewnątrz. A nie od zewnątrz. To też jest ważne, bo front temperatury przenosi się od wewnątrz do zewnątrz, więc w środku zawsze będzie wygrzane lepiej niż pokazuje to czujnik, który jest zamontowany na zewnętrznej części sprężarki, tak można to powiedzieć. Mniejsza awaryjność, lepsze wygrzewanie, szybsze. Sam korpus sprężarki nie jest tak ogromny jak poprzednika, więc też bezwładność cieplna mniejsza. To wszystko wpływa na to, że to wygrzewanie jest takie, jakie ma być. No i przy wygrzewaniu też chodzi o to, żeby to w sensownym czasie się wszystko odbywało, ze względu na możliwe przestoje. Tutaj jest to zoptymalizowane pod tym kątem. A powiedz mi jeszcze, dlaczego skrole uchodzą za sprężarki lepsze, w sensie wytrzymalsze? Niż rotacyjne, czy dwurotacyjne, twin rotary. No uważa się, jest szereg cech, które na to wpływają, ale taką cechą, która mnie na przykład przekonuje, przemawia do mnie, jest to, że w sprężarkach rotacyjnych stosowane są uszczelnienia hydrauliczne, czyli po prostu sprężarka podczas wykonywania pracy, podczas wytwarzania sprężu musi uszczelnienia na tym elemencie, na tym tłoku, nazwijmy to, mieć odpowiednie, żeby nie była nieszczelna, czyli żeby była sprawna. I ten punkt uszczelnienia w przypadku pojedynczej rotacyjnej, jest jakby jeden punkt uszczelnienia z tą komorą, w której pracuje ten element wytwarzający ciśnienie. Natomiast w sprężarkach rotacyjnych ta spirala jest wzajemnie tak dopasowana, jest część ruchoma, część nieruchoma, że tam w ogóle nie ma elementu uszczelniającego, nie ma uszczelki, nie ma czegoś takiego, tylko wzajemnie te zwoje metalowe tak do siebie przylegają, że one przylegają w wielu punktach, a nie tylko w jednym. Mhm. Stąd tak zwane przecieki wewnętrzne kompresora, czyli jego jakby miara nieszczelności jest dużo. Te przecieki wewnętrzne są mniejsze, przez co układ jest dużo sprawniejszy i mniej pracy trzeba, czy mniej energii trzeba włożyć, żeby sprężyć daną jednostkę gazu. To tak by można było powiedzieć. No, jest szereg rozmaitych innych cech. To nie chodzi o to, że sprężarki znowu rotacyjne są jakieś niedobre. No, to są urządzenia sprawdzone od lat i bardzo też technologicznie przecież rozwijane i bardzo dobre. Natomiast sprężarka typu scroll jest rozwiązaniem innego typu i takie właśnie zalety tutaj ten inny pomysł na sprężanie czynnika roboczego niesie ze sobą. Okej. Dobra. Obok sprężarki duży element to jest
Wymiennik ciepła, scrapper. To jest właśnie ten płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła. Jest to SWEP. SWEP, firmy SWEP, który służy do wymiany ciepła pomiędzy układem wodnym a układem gazowym, czyli gaz oddaje ciepło w przeciwprądzie do układu wodnego czy wodno-glikolowego, zależy jak jest przygotowane to przez instalatora. Służy do dostarczania ciepła do budynku. Oczywiście w trybie chłodzenia, jeżeli takowy będzie aktywowany, będzie on pełnił rolę parownika i w tym momencie będzie służył do ochładzania budynku. Potężna konstrukcja płytowa wytrzymała na wysokie ciśnienia ponad 50 atmosfer. No i odpowiednio zabezpieczony w stojaku, skręcony, ocieplony estetycznie. No i co? No i tyle trzeba o nim powiedzieć. Okej, okay. Co my tu dalej mamy? Tam jest z tyłu jeszcze widoczny parownik, to co wcześniej wspominałem. Tutaj właśnie widzimy fragment parownika, tą jego jedną część. Co my tu mamy? No tak, możemy iść po kolei, czyli wychodzimy ze sprężarki. Najpierw mamy układ pomiarowy, tak zwany na wysokim ciśnieniu, czyli przetwornik ciśnienia, czujnik ciśnienia, po to, żeby układ sterowania wiedział, czy nie jesteśmy już gdzieś tam w stanie awaryjnym, co się dzieje. Na podstawie tych wskazań potem też algorytm odpowiednio steruje kompresorem. Tu mamy fajną rzecz, której też nie ma we wszystkich. Tu mamy oczko tak zwane, czyli wziernik, w którym można na podstawie koloru próbować ocenić, czy układ nie jest zanieczyszczony gazowy w wilgoć, bo ta kowa jest bardzo szkodliwa dla wydajności pompy ciepła, więc to oczko nam tutaj o tym mówi. Mamy zawór rozprężny elektroniczny, też kopelanda, tutaj on jest schowany u góry, ocieplone tutaj wszystko elegancko, tutaj jeszcze taką kapilarę, żeby zapewnić przepływ oleju, gdyby jakieś warunki krytyczne nastąpiły. Tutaj z tyłu mamy zawór czterodrogowy przełączający. On służy do tego, żeby pompa ciepła potrafiła przejść z trybu grzania w tryb chłodzenia lub żeby potrafiła przejść w tryb defrostu, bo de facto tryb defrostu jest trybem chłodzenia, tylko wykorzystywanym do tego, żeby topić lód na parowniku. Układ gazowy w wielkim telegraficznym skrócie. No ale to właściwie nam wystarcza. Widzicie Państwo, jak to jest wyocieplane. Jeszcze mamy układ wodny, czyli patrząc na ten wymiennik ciepła, do niego idą rury wodne, które potem wprowadzamy do budynku. Tu warto zwrócić uwagę na to, że one są też opomiarowane. Zasilanie, powrót. Na układzie wodnym, tu pod tą izolacją, jest zawór bezpieczeństwa, hydrauliczny odpowietrznik, a na dolocie filtr. Jeszcze dodatkowo zabezpieczający wymiennik przed zanieczyszczeniami, które w układach wodnych, a szczególnie w instalacjach starych, no niestety się pojawiają. No i co? No i całość polutowana w odpowiedni sposób, poskładana, średnice, przewody rur, wszystko dobrane, wyliczone. No i cieszy to nasze oko instalatorskie. Tak, no, muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo porządnie to wygląda. Oploty do przewodów, żeby nie uległy uszkodzeniu, złamaniu przewody. To wszystko jest tu zabezpieczone. To wygląda jakby każdy po prostu szczegół był dopracowany. No tak też jest właśnie, dlatego że wymaga od nas tego, no produkt ma być porządny, tak? Tak, no patriotyzm konsumencki u producenta też jest ważny, ponieważ chcemy zapewnić konsumentowi produkt jakościowy, tak. Produkt polski. Kołton też jest tej firmą rodzinną, podobnie jak Innowacyjny Dom. Także wcale się nie dziwię. Przecież Kołton to jest nazwisko właściciela. No tak, to jest nazwisko właściciela już w drugim pokoleniu. No i jako polscy producenci, którzy no musimy konkurować ze światowymi markami i jeszcze walczyć z rodzimymi, że tak powiem, przeciwnościami losu, no to musimy tutaj konkurować jakością, bo tak. Tylko tym możemy konkurować. No dokładnie. No. Powiem tak, generalnie mamy jeszcze jeden odcinek do nagrania o samej budowie. Będziemy rozmawiać o hydroboksie, ale to już Marcin będzie przed kamerą, ja będę za kamerą
i razem z Mikołajem opowiedzą po prostu o tym, jak Hydrobox jest zbudowany. No i moi drodzy, dziękuję Mikołajowi. Kłaniam się. Dzięki. Jeśli szukacie pompy ciepła dla siebie i chcecie, żeby innowacyjny dom Wam taką pompę ciepła Coulton zamontował, odezwijcie się do nas na naszej stronie internetowej innowacyjnydom.com. Znajdziecie formularz kontaktowy, a w opisie macie numery telefonów do nas. Zapraszamy na kolejne odcinki i zapraszamy na całą serię, bo to nie jest jedyny odcinek o Coultonie. Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia.